Gratulujemy wyboru, nowa pani skarbnik. I takie moje pytanie, bo w sumie sami mężczyźni są tutaj w tym głównym kierownictwie. Myśli pani, że no, poweźmie pani ich takie zapędy, że tak powiem, że złagodzi obyczaje, jak to się powszechnie? Myślę, że tak. Myślę, że jako kobieta mogę wnieść sporo tutaj do tego składu. Przede wszystkim skłonność do współpracy zamiast rywalizacji, zdolność słuchania zamiast ciągłego mówienia. I myślę, że to jest cenne w tych czasach. No oczywiście postaram się też mieć jak największą wiedzę, żeby tutaj być wsparciem dla prezydenta. Od kiedy pani zaczyna? Bo od 1 września, tak? Rozumiem, tutaj pan prezydent nas poinformował, ale rozumiem, że praca już przystosowanie się, do tej funkcji prawdopodobnie już się rozpoczęła. Jak najbardziej. Z chwilą, kiedy się zdecydowałam po rozmowie, po spotkaniu z panem prezydentem, rozpoczęłam wdrażanie się w nowy obszar dla mnie zupełnie. Z finansami już pani, co prawda prywatnymi, jak to pani sama podkreślała, pani dosyć duże doświadczenie, pracowała pani na różnych tutaj stanowiskach. Czy myśli pani, że łatwe będzie właśnie przeniesienie się z tej sfery prywatnej w tą sferę taką czysto budżetową, gdzie no, nie tyle logika czasami, ale wręcz te przepisy stanowią o tym, co i jak ma się dziać. No, właściwie generalnie skarbnik musi kierować się głównie przepisami, nie tyle własnymi tutaj intencjami. Szybko się uczy, myślę, że wdroży się szybko do nowej roli. Jeszcze spytam, bo była pani, teraz pani miała przerwę, tak? Odnośnie macierzyńskich tutaj spraw? 5 lat pracuję w księgowości, przerwa była wcześniej, jeszcze przed poprzednią pracą, kiedy pracowałam 2 lata na stanowisku kierownika działu banku, to była wtedy przerwa, kilku, nie wiem, 2 lata, także 7 lat nieustannej pracy zawodowej. Dobrze, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.